Wyspa Skye kojarzy mi się jednoznacznie. Tereny zielone, pagórki, jeziora, przepiękne krajobrazy. Whisky? Jestem wkręcona ostatnio w serial Outlander, mówiłam wam o tym na przeglądzie ostatnich miesięcy. I tutaj mamy właśnie wojnę klanów, wojna o teren, mamy tutaj napędzanie swojego własnego rynku, mamy tutaj licytacje, wszystko to, co sprawdza się na naszym stole. Czy Wyspa Skye rzeczywiście nam się sprawdziła? Nie przedstawiliśmy się wcześniej, to ja jestem Krzysiek, a to jest Karolina. Będziemy mówić o grze Wyspie Skye. Serdeczne dzięki wydawnictwu Lazarda za podesłanie właśnie tej gry do recenzji. Jest to gra kafelkowa, w którą będzie grało od 2 do 5 osób. Powinniśmy sobie zagospodarować około 60 minut czasu przy pełnym składzie. I wiek każdego z graczy powinien być przynajmniej 8 lat. Co do czasu gry... Przy grze dwuosobowej wystarczy nam jakieś 20-30 minut. Na Board Game Geeku Wyspa Skye zajmuje dosyć fajne, wysokie miejsce, bo 179, przynajmniej na chwilę, kiedy ja to rzeczywiście sprawdziłam. Można ją nabyć za już około 70 zł i cena sugerowana, no to jest 100. Jeżeli jesteście w stanie ją złapać taniej, no to good for you, działajcie. I teraz tak, Wyspa Skye. Jeżeli chodzi o okładkę i takie walory wizualne, no mamy tutaj Szkota, mamy tutaj uśmiechniętą owieczkę. Innymi słowy, mamy tutaj Clemensa. Clemens Franz. To jest Clemens. I wiecie co? Mi jego grafiki totalnie nie... No nie, po prostu a jest ja okej. Okay. Nie lubię. No właśnie, poczekaj, bo ja powiedziałam, że nie, aha, a wcale tak nie myślę. Miało to być zaprzeczenie tego, co chciałam powiedzieć. Okay. No, o, no więc, widzę Clemensa, myślę, o spoko, będzie fajnie, gościa lubię. Totalnie brzydka kreska, ale jest okej. Okay. Widzę te grafiki i kojarzy mi się to z dobrymi grami, nie? A Krzysiek otwierając wyspę, to było takie, Jezu, Clemens, to jest Clemens. Wiecie co, ja zauważyłem, że nawet na niektórych grach Clemensa nie podpisuje się jako Clemens, tylko jego pseudonimem, nie wiem, artystycznym z Instagrama, coś takiego, Atelier 198 bodajże. Pozdrawiamy Lutron Games. Po otworzeniu opakowania, zresztą unboxing jest na kanale, jeżeli jest, macie ochotę, to oczywiście zaglądnijcie tam, podlinkuję wam w opisie na dole, jest tu masa, masa kartonu. Jest karton, są żetony, są kafle i puste pudełko. I to mnie trochę tak razi, że nie ma nawet takiego kartonika jakiegoś ozdobnego, żeby tam wtyknąć, żeby to ładnie estetycznie wyglądało. Nawet zwykły kartonik ze zwykłą przegródką, tak żeby oddzielić jedno, całą resztę kafle elementów od kafli. No. I już by było fajne, to byłby fajny zabieg wizualny. Taki problem, bo nie ma nawet woreczków strunowych, nie było w opakowaniu, żeby tam posegregować sobie jakieś tam rzeczy. Janusz, nie masz swoich? Nie, no ja mam swoje, ale wiesz o co mi chodzi. Jest bawełniany worek na te kafle, prawda? No ale to wszystko tam będzie tak latać po tym pudełku. To się szanuje, bawełniany worek całkiem spoko. Po kilku partiach ani nie jest jakiś mocno wysuszony, nie widać przez niego elementów. No o, jest tak, stworzony jest z naturalnych materiałów, więc jak najbardziej. Do Wyspy Skye już na ten moment możecie to kupić dwa dodatki. Jest to Wędrowiec i Druidzi, więc jeżeli już w jakiś sposób wam się ograła ta gra lub chcecie po prostu wprowadzić sobie jakieś dodatkowe atrakcje, jakieś urozmaicenia, modyfikacje, to koniecznie zgłębcie temat dodatku. A dodatki nie są jakieś szczególnie drogie, bo one kosztują około 55 zł za sztukę. Wracając na chwilkę do naszego Clemensa. Clemens ma taką swoją kreskę. Jednym to odpowiada, jednym to nie odpowiada. Ja na przykład, jak ja widzę tą kreskę, to ja już wiem, że ta gra będzie spoko. Ja już po prostu jestem do niej pozytywnie nastawiona na starcie. I tak jak no, okładka, no powiedzmy, że no, nie jest jakiś górnych lotów, no bo to jest po prostu szkoc z owieczką, ale już te kafle są no, przyjemne. Czy kafle tak, ci przeszkadzają? Właśnie, że mi nie przeszkadzają. I to w tej grze jest dobre, bo nie ma tutaj nie wiadomo jakiej planszy, gdzie muszę na nią patrzeć i podziwiać przepiękne grafiki Clemensa, tylko są zwykłe kafle, no tak jak w Carcassonne. No, jest droga, jest beczka, jest zamek, góry, lasy i jeziora, tak? Tereny wodne. No, nie ma tutaj mecyi na tym. Wszystko jest jasne i czytelne. Kreska Clemensa jest widoczna, ale nie jest przeszkadzająca. Mamy tutaj do czynienia z grą kafelkową. Będziemy budować swoje własne tereny, będziemy próbować łączyć z naszym własnym zamkiem beczki, whisky po to, żeby napędzić sobie silniczek zdobywania monet, waluty tej gry. Po co nam to jest? Słuchajcie, na samym początku
tury będziemy otrzymywać właśnie zysk z naszych terenów. Później będziemy dobierać trzy kafelki i za naszą zasłonką. Każdy z graczy ma swoją własną zasłonkę ze swoim własnym klanem i to jest mega spoko. Ustalamy ceny tych kafelków, jeżeli nie chcemy, żeby ktoś nam podebrał danego kafelka. Ustalamy cenę dwóch kafelków, a jeden kafelek kładziemy na nim znacznik siekierki, także przy odsłonięciu naszej zasłonki ten kafelek ląduje do woreczka i on jest tak jakby kasowany przez danego gracza na obecną turę. Po tym jak ustalimy ceny, wszyscy odsłoniamy nasze zasłonki i zaczyna się licytacja. Licytacja bywa zaskakująca. Czasami złośliwa, zwłaszcza jak się gra w dwie osoby i widzimy, że ktoś rzeczywiście ten kafelek potrzebuje i warto mu go śmignąć, a stać nas na to, no to dlaczego tego nie zrobić? Więc tutaj właśnie z doświadczenia naszych takich dueli, nazwałabym, tak, duetów nad planszą, bardziej złośliwie graliśmy niż strategicznie, mam takie wrażenie. Nie, wiesz co, może ty odniosłeś takie wrażenie, ale ja bardziej złośliwie gram w Carcassonne, bo akurat tam jest to dobra taktyka, a tutaj jednak nie można tylko i wyłącznie dogryzać przeciwnikowi, trzeba się skupić na tym, co mam przed sobą, no bo w każdej turze będą punktowane inne rzeczy. To sprawia, że gra jest bardzo regrywalna. Dlaczego? Bo na początku rozgrywki, na naszej planszy punktacji, będziemy układać cztery kafle, które będą definiowały, co po danej turze będzie punktowane. To jest losowe. Wybieramy to na początku rozgrywki i tak na dobrą sprawę każda rozgrywka dzięki temu będzie wyglądać nieco inaczej. Będziemy tutaj obierać jednak nieco inne strategie. Będziemy na przykład starali się iść w zwierzęta, a w kolejnej rozgrywce będziemy starali się jednak tą planszę rozbudować w taki sposób, żeby na przykład stworzyć proste pionowe linie czy też kwadraty. To jest mega przyjemne i takie angażujące, bym powiedziała. Bo to nie jest gra, którą się wyciąga i tak po prostu się układa, byle jak, tylko jednak staramy się zrobić to w taki sposób, żeby nabić te punkty i no jednak mózgownica pracuje. Cały czas. I to nie jest jak w Carcassonne, że układamy jedną wielką mapę, tylko każdy z graczy ma swoją indywidualną, malutką wysepkę, swój własny klan. Cały czas porównujesz to do Carcassonne, ale tutaj mamy i licytację. Ja wiem. I porównuję do Carcassonne, bo jest to gra kafelkowa. Jest to gra kaflowa i są drogi, i są różne tereny, są, wiesz, są góry, są lasy kąki, i doliny. Tak, lasy i doliny. Instrukcja sugeruje nam jeszcze taki początkowy układ tych kafli, które będą nam wyznaczać rzeczy, które będą punktować. Ja zauważyłem, że to jest dobre na jedną, dwie rozgrywki, żeby nauczyć się mechaniki gry, ale żeby grać tak na dłuższą metę z tymi kaflami, to jest kiepsko, kurczę, bo nie można skupić się na jakiejś jednej konkretnej rzeczy, tylko trzeba patrzeć strasznie, ale to strasznie ogólnie i jednak te punkty końcowe nie są takie satysfakcjonujące, jak w przypadku, kiedy na przykład sami sobie ułożymy dane misje. No tak, tylko że... Jakoś z grą trzeba się zapoznać, prawda? No ja właśnie, więc wiesz, no spokojnie, pierwsze dwie tury jedziesz na takim układzie kafelków, a później to zmieniasz, bo to jest tych kafelków tak dużo. Tak, ja tylko zaznaczam, że to nie jest na dłuższą metę. Co mega mi się podoba w tej grze, to, że występuje tutaj mechanika wsparcia graczy słabszych, czyli w chwili, kiedy jesteśmy za jakimiś graczami, po prostu dostaniemy więcej złota. Gra nam oferuje pomoc właśnie w taki sposób, zwłaszcza jak gramy w większym składzie i jednak jesteśmy przyblokowani, nie siedzą nam kafle, ktoś nam te nasze kafle podkupi. Nie mamy pieniędzy. To gra nam pomaga i to jest mega w porządku i jednak łatwiej jest się wykaraskać z tej czarnej dziury, po prostu nic nie robienia, mając jakieś żelazkowe zasoby, aniżeli po prostu stojąc i co ja mam teraz zrobić, no nie tylko, że tak, ta pomoc nie występuje od samego początku gry. Pierwsze dwie tury trzeba sobie jakoś poradzić, a później jednak sukces nie ta pomoc też wzrasta. Chodzi program socjalny, tak. Nazywa się Moneta Plus. Połączenie licytacji, budowy swojego własnego terenu, troszeczkę też złośliwości, bo jednak ta negatywna interakcja, mimo tego, że nie jest tak odczuwalna, że ja ci coś tam zrobię, tylko to jest bardziej na zasadzie, ja ci to kupię. Ja ci to kupię, bo mi się to przyda, a tobie mogę tym troszeczkę zaszkodzić, więc tutaj też takie rzeczy się zdarzają. Może nie jakoś bardzo nagminnie, bo jednak powinniśmy raczej się skupić na tym, żeby rozbudować sobie to tak, jak powinno być, aniżeli ja ci kupię i dołożę gdziekolwiek. Aczkolwiek no, takie rzeczy bywają i trzeba się na to też nastawić. Losowości w tej grze jest dużo i niedużo, zależy jak na to patrzeć, bo
losowe są kafle, które losujemy na samym początku, które będą nam definiować, za co dostaniemy punkty na koniec gry. No, chyba że uznamy, że sami sobie wybierzemy, które kafle chcemy użyć. Losowe są też kafle, które wyciągamy z woreczka. Możemy tutaj zrobić taki mały zabieg, ale to już w trakcie naszej tury, właśnie odrzucając jeden kafel, kładąc na niego tam znacznik siekierki za naszą zasłonką. Zdecydowanie przyjemniej w Wyspie Sky gra się więcej osób, wtedy jednak więcej kafli jest na stole, jakoś taki mam większy wybór, bym powiedziała, ale w zakupach, prawda? Słuchajcie, grając dwie osoby, to wcale źle nie wypada, tak według mnie. Bo na samym początku tak myśleliśmy, kurczę, to tak fajnie działa w cztery osoby, jak będzie w dwójkę. I szczerze, graliśmy to... Zagraliśmy jedną, drugą, trzecią, czwartą partię i... Całkiem fajnie to działa. Sympatycznie. Nie ma takiego wyboru, nie mamy takiego wachlarza możliwości, no ale jednak w dalszym ciągu idzie w to zagrać i całkiem fajnie się przy tym bawić, więc nie sugerujcie się tym, że nie wiem, że większą ilość graczy to będzie fajniejsze coś tam, bo nie do końca tak jest. Dwie osoby też bardzo fajnie to działa. Zbierzmy więc sobie nasze myśli. Plusy, minusy, co nam się podobało, co nam się nie podobało. Na pewno plusem jest to, że jest to gra angażująca. Jest to gra, która sprawia, że jednak mózgownica pracuje. Musimy sobie jakoś tak przestrzennie to wymyślić, ułożyć. Ponadto mamy tutaj mechanikę właśnie pomocy słabszym, co bardzo się ceni w pewnych momentach gry. Ja tutaj uwielbiam w tej grze jeszcze taki może troszkę zabieg psychologiczny, bym powiedział, bo w momencie, kiedy obstawiamy za zasłonką nasze kafle, ustalamy ich ceny, możemy wysolić i to naprawdę wysoko wycenić jeden z kafli, tam kładąc na niego powiedzmy 10 monet, 15 monet. I czasami się okazuje, że komuś ten kafel jest bardzo, ale to bardzo, bardzo potrzebny. I te 15 monet, z tych 15 monet zrobi się nagle 30, bo ktoś zapłacił, prawda? To tak jakby podwajamy tą stawkę. Trzeba przyznać, trzeba przypomnieć jeszcze, że na koniec gry każde 5 monet jest traktowane jako jeden punkt. Więc no, na tych monetach też czasami można dorobić się punktów, mogą się okazać zwycięskimi punktami. No i ta licytacja, o której Krzyś wspomniał. Wydaje mi się, że to połączenie właśnie tej strategii, tego układania kafelków, licytacji jest naprawdę takim smacznym i przemyślanym zabiegiem, co sprawia, że Wyspa Sky jest po prostu regrywalna, jest przyjemna i myślę, że sprawdzi się nie tylko w gronie rodzinnym, ale też gracze wprawieni siądą do tego i jasne, będą czerpać przyjemność z samej rozgrywki. Co mi się nie podobało, to no może brak insertu, czepiam się, może nie, troszkę. Myślę, że nie do końca, bo ten insert by się bardzo przydał. Ja widziałem różne projekty, gdzie ludzie sobie sami zrobili. Czy handmade, to z tych, nie? Tak, czy to na drukarce 3D, jeżeli ktoś już bardzo chce zrobić, ale ogrom ludzi wycina sobie z tych... Z foamboardu. Foamboard, tak. Foam, bo to... kartonowo-piankowa taka płyta i nawet Grzesiek sobie posklejał tak, sam, wziąłem, pamiętasz, wziąłem. Prawda? Więc no, ten insert jednak by się przydał. Za taką cenę, za taką regrywalność, za Klemensa. Myślę, Klemens to będzie dobry suchar, nie? Klemens to też jest taki plus minus, bo niektórzy lubią Klemensa, inni nie lubią Klemensa. Ja jeszcze tak słowem końcowym rzucę, że za grę, którą możemy kupić za około 80 zł, za tyle partii, ile jesteśmy w stanie nią rozegrać, za tą jakość, jaką daje nam tutaj wydawnictwo Lacerta. I to różnych partii. Dokładnie. No, słuchajcie, mega nam się sprawdziło, nawet dwie osoby, więc jeżeli się zastanawiacie, nie jesteście pewni, myślę, że warto będzie to kupić. To będzie dobry wybór. Tak. Ja już wspominałam, że na kanale pojawił się unboxing na Instagramie, zresztą również tam Was też zapraszam. Krzyś poczynił zdjęcia, więc też Was zachęcam do zapoznania się z jego projektami. Pojawiły się u nas na Instagramie oraz na Facebooku. Wszystkie linki Wam oczywiście załączę w opisie na dole. A na chwilę obecną będziemy się żegnać. Oczywiście zapraszam Was do komentowania, do subskrypcji. Dajcie znać, czy macie Wyspę Sky, czy Wam się sprawdza, czy może macie ją na jakiejś wishliście i cały czas się zastanawiacie, czy to będzie dobry wybór. Albo czy macie dodatki, czy to one są takie dużo zmieniające rozgrywkę. Czekamy na Wasze łapki w górę, a na chwilę obecną będziemy się żegnać. Życzymy Wam cudownego dnia w tych takich mało przyjemnych czasach. Troszkę trudniejszych. Troszkę trudniejszych czasach niż zwykle. Trzymajcie się zdrowo. Zostań w domu. Hashtag. Pa, pa. Cześć.